Dzień dobry Polsko, ja nazywam się Marek Sierocki, tutaj moim kolegą będzie Hirek Wrona, a naszym gościem portalu Popmoderna jest pan Krzysiu Cygok-Cugowski, bardzo nam jest w ogóle przyjemnie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zawsze spory a zaszczyt. A to To jest zawsze zaszczyt. Ja myślałem, że ty jesteś Hirkiem Wroną, a ty jesteś Sierocki. My też jeszcze tego nie wiesz, to jest... proces, nie? To się po prostu ustala. To się staje. Dzieje. Chciałbym zacząć od takiej jednej kwestii, bo przypomniały mi się słowa Trzaski, które padają w dokumencie o miłości, w którym... Że sprzedałem się, ma rację, absolutnie. Że jesteś Nestorem jazzu, między innymi, ale Trzaska sugeruje też, że trochę swój talent niweczysz, swój talent kompozytorski. I teraz jakby zupełnie nie wiem, dlaczego przypomniała mi się piosenka Burdel dla psów, to jest właściwie mój highlight taki osobisty, jeżeli chodzi o polskie gówno. I zastanawiam się, czy nie boisz się takiej sytuacji, że będziesz zapamiętany jako ten gość od, w dużym cudzysłowie, głupich piosenek. Tak może być. Proszę bardzo. Proszę śmiało. Ten pan pisze świetne piosenki, ale o tym jeszcze nie wie. Propos. Nie głupie. No, dokładnie, mądre piosenki. Wiesz co, wydaje mi się, że ma racji sporo Mikołaj i w ogóle mam mega kaca, więc od razu mówię, że nie będę się bronił, bo nie chce mi się w ogóle. Ma rację. Dużo o tym myślałem na pewno i myślę sobie, że koledzy moi, typu Leszek Morzel czy Mikołaj Trzaska, dobrze wyszli na tym, że trzymają się jednej rzeczy i robią swój jazz. Ale to jakby nie jest do mnie podobne. Ja nie jestem gościem w tym stylu. Mnie po prostu z racji tego, że właśnie, że lubię kreatywność, lubię po prostu przygodę, znudził jazz. I znudził, mało tego, po prostu mam... poczucie, że robiąc na przykład filmy, czy tam uczestnicząc w procesie robienia filmów z ludźmi, dalej mogę robić muzykę i dalej piszę te kompozycje, prawda? Tylko zwyczajnie robię to w większym obrazku i zapewne no, to może być dla mnie przygoda życia. Więc wydaje mi się po prostu, że w Polsce też jest ciężko z muzyką. W ogóle muzyka to jest sztuka dwuwymiarowa. Muzyka rock'n'rollowa, czy tam jazzowa to jest na przykład tylko dźwięk, rekordowa to jest dźwięk i tekst. Film no to jest po prostu już synteza sztuk, bo tam jest jeszcze, prawda, i obrazek, i scenografia, i taniec może być. W związku z tym kojarzy się troszeczkę z taką ideą chyba Goethego, czy jego tam już kumpla teoretyka sztuki, Gesamtkunstwerk, czyli dzieła totalnego. I ja właśnie czasu to marzyłem o tym dziele totalnym, ale myślałem o jakiejś operze, przepraszam, plułem cię. Też można powiedzieć, gdzieś tam za chwilę to będzie wymienić. Chodzi o to, że po prostu, że jest tam wszystko. Oczywiście to może wynikać z megalomanii jakiejś tam, a też wynika z tego, że muzyka rock'n'rolla już miała swoje highlighty. Jazzowa też. Każda muzyka, jeżeli chodzi po prostu o zasięg, o przekaz, jest skończona w czasie. Barok, można powiedzieć, że sobie tam już egzystuje na zasadzie po prostu martwej rybki. Trudno powiedzieć, czy nie żyje, czy żyje w oceanie. No niby żyje jakoś tam, bo jeszcze nie zgniła ta muzyka barokowa, bo ktoś z tego, prawda, żyje, no ale ona swój najlepszy okres świetności ma za sobą. Wszystko tak jak Arystotelesa ma swój początek, rozwinięcie i koniec. Rock'n'roll też na to wygląda, że zjada swój własny ogon. Już właściwie jest troszeczkę w wieku lat 70 w tej chwili, czy ilu. Czyli po prostu jest w wieku Lurida naprawdę. Czyli właściwie już umarł. W związku z tym na przykład młodym ludziom dzisiaj trudno tego rock'n'rolla wziąć i wyrazić te same wartości, co w latach 60 czy 80, czyli bunt, prawda, niezgodę jakąś tam społeczną i tak dalej. Bo ten gatunek już po prostu to zrobił, prawda? Już doskonale zrobił. To samo jest, jeżeli chodzi o wartości sonorystyczne. Czyli po prostu w jazzie była pewna kombinacja brzmień między kontrabasem, fortepianem, saksofonem i perkusją zostały zagrane przez Coltrane'a, Dolphy'ego w 60., potem 80. To wszystko już znamy. Nie można zrobić tam rewolucji żadnej. W związku z tym po prostu ta rewolucja się przenosi albo na inne jakieś tam obszary, typu na przykład elektronika, albo na przykład na inne sztuki, nie? Bo bardziej jest to jakby takie trochę, powiedzmy, okres, powiedzmy, bardziej taki no, dobry okres dla kompilacji artystycznych, na przykład właśnie, czy crossoverów, że robisz muzykę, robisz tego happening na przykład, tak? Więc ja trochę nie wierzę, mówiąc jakby, skracając ten wywód, wiesz, nie interesujący, wiesz, niepotrzebny zupełnie, redundantny, nie wierzę w to, że muzyka była w stanie w tym momencie kogoś dzisiaj po prostu, wiesz, walnąć obuchem w głowę i obudzić. Bo to już wszystko było. W związku z tym po prostu uważam, że zrobię ten film, będzie dużo łatwiej, ponieważ jakby wychodzę z gatunku. Więc możliwe, że wiesz, marnuje talent, ale po prostu ja nie wierzę w to, że można się zrobić Lennona czy Stramera, bo to zostało zrobione zajebiście i najlepiej. Nie powtórzę to lepiej. Czy czym jest ten film? Czym jest polskie gówno? Jest manifestem, czy jest próbą właśnie walnięcia kogoś w głowę? Jest, wiesz co, to oczywiście nie było tak, że ja coś świadomie, wiesz, w pełni kontroluję, wiesz, swoje życie, karierę tak zwaną, wiesz,
karierę. Boże się, Boże, proszę, karierę artystyczną. Po prostu, wiesz, to gdzieś zdarza się pomiędzy moją wolą, a między determinizmem po prostu gwiazd, nie? Że, tak jak to się mówi po chińsku, wola nieba i ziemi jest taka, że jest mi to dane na przykład, nie? Ale oczywiście walczę w tym kierunku, żeby tak było. No i tak się zdarzyło, że w pewnym momencie z rozpaczy, bijąc głową w ścianę, gdzieś tam mieszkając koncerty, zauważyłem, że to, co robię, jest zupełnie już bezsensowne. Raz, że mi się przydarzył zespół nie tak udaczny, jak na przykład Miłość czy Kury, pełen kumpli przydopasów, młodszych ode mnie, którzy byli wpatrzeni, a ja po prostu jestem sam, jak ten klęcząt, wiesz, na nieboskłonie, bez Krajewskiego, bez nikogo, bo tutaj kolega się zabił, inny odszedł i tak dalej. I nagle po prostu, wiesz, no co my zrobić o tym? Mówię, po prostu albo grać 30 lat i udać, jest okej, albo po prostu zacząć robić o tym film. I oczywiście to nie było świadome, w tym sensie mówię, że po prostu to się zdarzyło, że zacząłem myśleć sobie, Boże, zrobię o tym dokument, bo ten fabułę, o, już są ludzie do zabawy, jest i dobry, wiesz, reżyser, operator i dobry, dobra montażystka, o, wszyscy chcą w tym wziąć udział, wszyscy są aktorzy, wszyscy chcą do tego przyłożyć jakieś tam trzy grosze i tak dalej. I się zaczęło to robić, wiesz, społecznym ruchem takim po prostu ten film, więc za polskie gówno można powiedzieć, że też jakiś tam jest sukcesem społecznym, ponieważ udało mi się namówić, przekonać do tego sporą grupę ludzi, którzy się świetnie bawili. Na planie i wiesz, i teraz też no, jest jakieś dzieło skończone i dalej można jakby ten temat ciągnąć, muzyczny w filmie. Z tego punktu widzenia numer głupie piosenki, który swego czasu nagraliście, tak. Czy to jest jakiś taki pewien rodzaj manifestu i takiego fuck off, nie będę po prostu herosem zaangażowania? Tylko nie, wiesz co, ja bym chciał, tylko wiesz, ja nie wiem, czy potrafię. Ja no. Naprawdę napisałem parę piosenek, nawet na filmie jest piosenka PKP, gdzie po prostu opisuję historię, wiesz, powrotu tam z Krakowa, wiesz, pociągiem z 150 fanami Krakowi. Wiesz, gdzie siedziałem na, wiesz, bez senu nocna, wiesz, na Tobołach. Aż to kibica Krakowic, a tak? A ty jesteś z tej drugiej strony, z tego... Ja tak, wiesz, ale ja w ogóle, ja nie mam problemu tego tam, Wisła Krakowa, nie, dla mnie no to jest, po prostu... Jest. Ja jestem absolutnie, wiesz, mam basistę w kapeli, jest basista, który jest arkowcem, no i co, no. Zabiję go za to, przecież kurde lub dobiegę. Poza tym ja pytam się go o wyniki Arki i kibicuję Arce też, lekko, no. Nie tak mocno jak Lechi oczywiście, ale dla mnie to jest... Przegrażam to, widzisz, nie? No ale wracając do tego, jest tam tekst poważny właśnie o PKP, bardzo poważny, taki punkowy. Wyjebałem go w ogóle z płyty, ponieważ uważałem, że po prostu, że no, nie chcę mi to w ogóle śpiewać, nie? Znaczy, to jest to tak, że po prostu, że próbowałem pisać numery takie właśnie, jakieś takie zaangażowane, no i do licha, no już, wiesz, w ogóle 20 paru mi się to chciało, wiesz? Znaczy, bardzo mi przykro, że nie mogę napisać tego numeru Alex Tramer na przykład, wiesz, nie? Ale po prostu no, zwyczajnie mam do przekazania inne rzeczy zupełnie, nie? Wiesz, jestem buddystą, no, jako buddysta ja się generalnie godzę. Mój jakby... jeżeli mam pokazać po prostu moją niekonsekwencję i mój konflikt, a jestem człowiekiem konfliktu absolutnie, jestem bohaterem po prostu wszystkich scenariuszy filmowych, po prostu jestem absolutnie człowiekiem konfliktu, zdecydowany wewnętrznie artystą i buddystą. Jako artysta nienawidzę 3/4 polskiej muzyki i sztuki, nie znoszę, gardzę w ogóle, wiesz, walczę, jako buddysta akceptuję, kocham, rozumiem po prostu, wiesz, i pozwalam żyć wszystkim, nie? Więc jakby tutaj taki jest klimat, że ja się zajmuję swoim konfliktem, a wiesz, a to, że po prostu to wyrażam absurdem czy piosenkami głupkowatymi, dlatego, że po prostu to jest dla mnie najlepszy sposób na to, żeby to jakoś terapeutyzować, tę sytuację. Chyba medialnie jesteś jedną z najbardziej rozdartych postaci w ogóle. Jestem, u nas, jakby ten. Dlatego, jestem. Że z jednej strony warsztat popa kultura, jesteś w magazynach literackich, jestem. Kulturalnych i tak dalej, a z drugiej strony no niedawno był twój wywiad dla serwisu plotkarskiego. Tak był, no tak był. To był błąd, niestety, jeszcze. Jak chciałbyś, żeby ludzie cię postrzegali właściwie, tak? Masz jakiś... Tylko po prostu z plotek. Plan? Tylko chciałem, żeby plotki były, wiesz, plotek. Nie no, wiesz co, to był błąd w sztuce. Niestety powiedziałem w pewnym jedno zdanie za dużo. I to zdanie po prostu miało być w zamierzeniu złośliwe. O którym mówisz? No... zdradzałam je, wiesz. I po prostu to było zdanie, które po prostu chciałem wyrzucić w ogóle z wywiadu. I kurde, z zemsty to dałem zdanie, to po prostu gównem trafiło we mnie, po prostu absolutnie, to zdanie głównie jest, wiesz, w internecie, więc tutaj, wiesz, bije się w piersi, to była po prostu moja głupota. Wiesz, my buddyści, mogę powiedzieć, mamy to do siebie, że przyznajemy się do błędów, niestety, kurwa, no wiesz, jak mówisz, że po prostu moje życie nie jest usłane różami, albo wiesz, albo że powinien fuck up, to mówię o tym, no wiesz, nie? Dużo fuck upów popełniłem i uważam, że nadal była ścieżka zdrowia ludzka, wiesz, że popełniałem fuck upy, oby ten sam błąd w kółko, nie? Ale to po prostu takie rzeczy, no tutaj trzeba po prostu donować, nie można mówić pewnych rzeczy, wiesz, po rozdarciu, po rozstaniu, wiesz, nie, bo ludzie chcą to usłyszeć, nie? Ja, wiesz, jak byłeś z 15-latką, z 20-latką i tak dalej, jak się czujesz, wiesz, jeszcze tego cię 3 miesiące męczą, daj ten wywiad, jesteś gotowy, wreszcie mówisz wywiad i mówisz, kurwa, najgorszą rzecz, jaką po prostu potem będziesz czytał 100 lat, wiesz, nie? To jest głupota czysta, no trudno, bywa gorzej, no ale wiesz, no to już stało się, nie?
żałujesz tego swojego, tych swoich kontaktów takich, z takimi najbardziej głównonurtowymi jakby mediami? Nie, niczego nie żałuję. Mówię jak ta Edith Piaf. Po francusku, jak to brzmi, nie wiem. Wiesz, jak to brzmi po francusku? Nie żałuję. Coś tam, nie? Nie żałuję niczego. Nie, no co mam żałować? No, było, minęło. Jest tu i teraz, w tej chwili. Czy lubią ciebie media? Ponoć tak. Znaczy właśnie rozdacie też polega na tym, że wiesz, ja lubię mówić i mówię coś mają sprawę, te gołębie jakiegoś. Tu do mnie, dealerzy są tego, prosa. Proszę o proso. Chodzi o to, że... To się żarczy. Chodzi o to, że po prostu, że mówię najgłupiej, tak, i to się jakoś tam trzeba kupić, czyli głupkowatość gdzieś tam ma dno jakieś tam głębsze i zawsze myślałem sobie po prostu raz, że każdy jest próżny. No i wiesz, wiadomo, że na początku jest taki etap, że lubi się zobaczyć w gazecie. No nie żeby się zobaczyć w gazecie? Każdy taki jest, no chyba, że naprawdę nie lubisz się zobaczyć w gazecie, okej. Okay. Ale myślisz, o, jestem w gazecie, mamo. Potem już masz to w dupie. Już nie zbierasz tych gazet, masz to w dupie. A robisz to, bo myślisz sobie, no może coś kasa będzie, bo właściwie to jest mój zawód, więc jeżeli przestanę dawać wywiady, to po prostu może, wiesz, nie będę zarabiał pieniędzy. A potem sobie po prostu myślisz tylko, po prostu robię to, bo jestem miły, wiesz. To jest teraz dla was miłe tylko, no. Już tak, ja tam mam po prostu, że naprawdę, kurde, po prostu zrobię dopiero dla was, bo was lubię. Nie wiem czemu właściwie, przecież nie znam was zupełnie. Nie, po prostu szanuję ludzi, wiesz, wiem, że po prostu jest ta robota i tyle, nie? Ale naprawdę, szczerze mówiąc, nie potrzebuję wywiadów, nie? W większości przypadków robię dlatego, że wiem, że to jest po prostu ciężka praca dla każdego, staram się szanować ludzi, nie? Ale 3/4 wywiadów nie potrzebuję. Powinienem naprawdę w tej chwili mieć kogoś na żerach i powiedzieć mu, słuchaj, ja udaję dobrego, a ty udajesz chuja. To jest oczywiście tylko forma, bo good cop, bad cop policy. I 3/4 gości mi ścina. Nie chcę studentów, nie chcę, kurde, wiesz, żadnych tam ludzi, którzy po prostu udają wywiady, tylko chcę same, wiesz, tylko wyborczą i tak dalej. A nie zrobię tego, ponieważ w mojej ideologii jest tak, że gość jest wyborczy i student jest to samo, nie? Wiesz, jakby rozumiesz, o co chodzi, że uważam, że każdy jest tak samo ważny, więc jakby nie mogę, wiesz, rozumiesz, nie? I to jest konflikt, tak? Czyli po prostu naprawdę nie potrzebuję wywiadów i nie mam ochoty ich po prostu już dawać, tylko mam ochotę po prostu 1/3 oddawać wywiadów, tam się płacą i tam się jest po prostu bardzo głośno. To jest moja ideologia Joe Stramera, po prostu każdemu wysłuchać, każdemu po prostu dzielić czasu, bo to jest człowiek i on swoją pracę po prostu robi, więc dlatego po prostu... You know what I mean, hello. O. Oh. Gdyby płyta Polowirus była wydana dzisiaj, to te kawałki byłyby traktowane chyba dzisiaj jako takie żarty internetowe, nie? Gdyby to kolejne kawałki, to one były tam, klikałyby się na YouTubie i na Facebooku, nie? Te kwestie wykorzystują tacy goście jak Maleńczuk czy tam Cookies, nie? Którzy robią takie wrzutki, nie? Nagle po prostu robią rzecz, piosenkę, singiel o jakiejś aktualnej rzeczy i to się świetnie klika, bo jest aktualne, tak? Nie kusicie, żeby coś takiego zrobić dzisiaj, żeby zrobić coś specjalnie do internetu albo tylko dla YouTube'a, jakiś żart, coś, wiesz, na szybko. Może tak, wiesz, to nie myślałem o tym jakoś. No, w tej chwili jakoś mnie zaczęła pasjonować sztuka filmowa. Znaczy, zawsze interesowałem się filmami, lubiłem film oglądać, ale bardziej jako kinoman. Zresztą taki nieporządny, no, nie będę udawał, że znam świetnie, wiesz, nowe kino, bo nie znam. Jestem raczej w starociach, wiesz, niezagrzebany. Ale był taki czas, że faktycznie oglądałem sporo, wiesz, i tam... zestawami tam, wiesz, jakichś tam Saurów, Biniuelów i tak dalej, Polańskich, wiesz, leciałem, Formanów i którego żyła się z kinem współczesnym, ale zawsze byłem bardziej właśnie kinoamatorem, kochałem oglądać filmy. Już ostatnio głównie głupie amerykańskie, kolorowe raczej, nie? No po prostu, bo takie weekendy się ogląda z rodziną, nie? Pottera na przykład bardzo lubię, wiesz, niestety widziałem po 20 razy każdego Pottera. Pottera? O Jezu, chyba, wiesz co, trójka mi się podoba, gdzieś się robi poważnie, czyli tego Guarona. Ten, tak, bo jest pojawia się po prostu, wiesz, tam kino, ta głębia pojawia się, wiesz, ten Potter jest oczywiście filmowany, tam pojawia się po prostu taka niepokojąca dorosłość, tam, wiesz, jakieś tam widzi odbicie lustrze, wiesz, jakieś lekuwa tam się tam pojawia, jakieś tam, wiesz, no jest to fajnie filmowane bardzo i wchodzi potem w dorosłość. Ale kino jest o tyle zajebiste, że o tym też myślę, że jest po prostu 10 do 100 razy bardziej nośne od muzyki. Też nie będę ukrywał, że ten ekonomiczny po prostu aspekt jest ważny. Wiesz, ja chyba mam jeszcze taki... Mam potrzebę po prostu jednak kurwa... Mogę powiedzieć kurwa? Mogę. Trochę się godzę z tą swoją niszowością, bo chciałem po prostu gdzieś tam... Nie mówię o masowości, ale chciałem po prostu no jednak mówić do większej liczby ludzi. To jest taki mój też dramat, po prostu mały, że ten film, miałem nadzieję, że będzie adresowany do 100 tysięcy ludzi, 200, skończyło się na 50 tysiąca. Okej, okay, nieźle, nie? Biorę to w ciemno, nie? Nie chciałem robić filmów dla 5 milionów, a też nie zrobić dla 5 osób filmów, nie? Bo uważam, że
internetu jest więcej, więc jakby tutaj zależało mi na tym, żeby powiększyć to grono, po prostu wiesz, wiecie, grono słuchaczy, ludzie, z którymi po prostu mogę podyskutować i to nie na tej zasadzie, że ludzie po prostu kupują film, mówią zajebisty film, stary, łykam, to jestem fanem twoim i tak dalej, tylko stary, podam się film, ale i podam się koniec, wiesz, uważam, że zaklejony, to i to, okej, okay, weźmy dyskusję, wiesz, nie? Nie powiem mu, stary, zrób swój własny film, kurwa, wiesz, bo tego mnie braziłeś. Jestem człowiekiem, który ma dystans do siebie, lubię kłócić się z ludźmi, wiesz, do rana, do czwartej najebany o to, co się poda w filmie, ale widzę, że ludzie są poruszeni, że coś, wiesz, czy jest katarzis, jest ten element, wiesz, arystotelejski, tak? Jest nemezis, przecież rzeczywistości, jest katarzis, nie? I bardzo mi się podoba to, że ludzie, wiesz, reagują i nagle po prostu okazuje się, że jest nie 5 tysięcy, a 50 tysięcy ludzi, którzy są poruszeni, mam nadzieję, nie? Nie wiem, dziwnie mi na tym zależy. Niestety to nie jest chyba fajne, jak artysta niszowy, alternatywny, cieszy się z tego, że więcej go kupi. Czy co? Czy nie jest alternatywny? Widzicie? Nie jestem. Jestem sprzedajną kurwą, niestety. Co zrobisz? Trudno. Wiesz co, chciałbym zapytać o Totart, bo jest też ku temu okazja. Można film o Totarcie gdzie nie gdzie oglądać. Ja dwa dni temu przegapiłem seans. Ta mina to kac, on też nie śmierdzi. To po prostu kac, też nie śmierdzi, bo byłem się dwa razy śmierdzi. Nie, to kac jest. Tego jeszcze nie wiesz. Natomiast zastanawiam się, bo jeżeli chodzi o Totart i o Brulion, to jest trochę tak, nie jesteście powiedzmy jednakową i jednaką formacją, no ale byliście blisko gdzieś towarzysko i nie tylko. I zastanawiam się, czy ten taki bardzo piękny i samoświadomy debilizm Totartu, w ten sposób to nazwę, nie sprawił, że to Brulion jest jakby w kanonie, ale w takim mocnym kanonie oficjalnym, jako poważna sprawa, a że Totart jest teraz, cały czas po latach dalej zjawiskiem jednak marginalnym. Słusznie, bardzo, bardzo. No tak, no to jest bardzo mądra uwaga. Kurde, dam mu chyba 5 zł za to, co powiedział. O, wow, skurcz mnie chwycił. Jezus, ale przecież nie grałem w piłkę wczoraj. Wiesz, to jest absolutnie słuszna uwaga na temat tego, że trochę po prostu przez tą sztandarową głupkowatość Totart jest marginalizowany, czy powiedzmy te takie różne przejawy tam, czy manifestacje artystyczne Totartu, takie na przykład poezja Brzuski, uważana jest i zbywana jest jako po prostu głupia, jako po prostu, no bo ona jest głupia, tak? Wiesz, Gombrowicz, no jednak, kurczę, miał coś takiego w sobie, że przy okazji, no on był głupio mądry, tak? On wiedział, jak to wyważyć. Co nie znaczy, że Brzuska jest głupi tylko, nie? Tylko po prostu, no, z racji różnych przyczyn, tutaj nie chcę wchodzić jakby w szczegóły, bo wejdziemy po prostu jakieś personalne sprawy. Ale chodzi o to, że faktycznie nieudalizm czy banalizm totartowski gdzieś tam troszeczkę no po prostu Totart zepnął na tory kultury niższej, kultury gorszej jakiejś tam po prostu wobec tej tezy mainstreamatycznego po prostu, bo moim zdaniem właśnie głupkowatość przeważyła. Zresztą o tym mówiłem Koniowi często, mówię, Koniu, musisz zrównoważyć po prostu jakby postawę poety z postawą klauna medialnego i powiedziałem mu, mów o tym, że pisz książki, mów, że jesteś poetą, a przy okazji rób się idiotę i będzie okej. Okay. W momencie było Konia więcej idioty, tak? Był Konia, który tańczy na lodzie tam, czy coś takiego, Konia, który jest konferansjerem disco polo. Ja absolutnie kupuję tego Konia. Raz, że to jest najlepszy konferencja w Polsce, bardzo śmieszny, naprawdę parę razy mnie rozbawił do rozpuku, kiedy miał 40 stopni gorączki i po prostu prowadził imprezę dla fanów mandaryny. I przed swojej kochany, masz kawę, za chwilę sobie muszę tutaj, wiesz, zająć się panią mandaryną, która nie ma mózgu, właśnie tańczę tam sobie, już idę i bierze mikrofon i mówi, a teraz konkurs, kochani moi, widzę, że będzie świetnie, mandaryna wystąpi, tymczasem mały konkurs, zapraszam panią, jak panią się nazywa, pani Iwona na scenę. O, pani Iwona chuchnęła mi w usta, poczułem po prostu 4 promile Coca-Coli, myślałem, że mi zginie mikrofon. Pani, i to jest właśnie Konio, nie? No po prostu on to tak sprzedaje, że ludzie nie wiedzą, co poszło, a poszło po prostu dużo więcej niż ci ludzie byli w stanie zjeść mentalnie, nie? Bo to jest inteligent. Tylko bo mówiłem Koniu, niestety po prostu, wiesz, jeżeli to co była propos wywiadu, wiesz, i plotek, niestety po prostu, no jeżeli ludzie widzą tu czubek góry lodowej, no to nasze życie promujesz, nie? Akurat internet nie jest, czy tam plotkarskie te gazety nie są szczęśliwym właśnie, wiesz, miejscem dla ludzi skomplikowanych i artystów, więc trzeba by trochę uważać z tym, nie? Ale Koniowi mówiłem cały czas, promuj się jako
rewiowy artysta jako konferencjer i jako poeta. I będzie dobrze. No i jest lepiej z nim. Teraz zaczął więcej właśnie stawiać. Wiesz co, to fajnie, że mówisz o tym, bo Magia Konia, czasopismo, mogłoby się tak nazywać, fantastycznie. Magia Konia polega na tym, że moim zdaniem on poszedł w festyniarskość tak totalnie, tak. Ale on to jednocześnie i afirmuje i podważa. Tak, to jest on jest jednym z tym. Wiesz, ja był moment taki, że kiedy miałem 20 par lat, wydawało mi się, że Konia zdradził ideały do tartu. Można powiedzieć, że wtedy byłem Mikołajem Trzaską przez chwilę, który po prostu mówił, stary, nie kupuję tego, że mówiliśmy sobie, że będziemy wierni punkowi, wiesz, jazzowi. Co znaczy wierni punkowi, jazzowi, wiesz, nie? Konia taki zawsze był. Raz, że po prostu robi to zawodowo, że jest świetnym wersjerem, przy okazji po prostu on tym ludziom sprzedaje wartości po prostu, wiesz, no, kulturotwórcze, wiesz, on mówi o mnie, o, wiesz, o Sajnogu, o Brzuszce, wiesz, o jeszcze innych ludziach, wiesz, on miesza te wszystkie elementy, to jest po prostu zajebiste działanie, nie? Poza tym, czytałeś jego wiersze? Ja czytałem jego, raz czytałem jego tomik, trzy zebrane po prostu i byłem wzruszony, słuchaj. Naprawdę to jest O'Hara w ogóle, nie? To jest, oczywiście pierwszy tomik jest taki po prostu bardziej taki, no, pozbawiony może wartości literackiej, po prostu bardziej wylewem, wiesz, świadomości. Już między drugiego tomiku czego zaczyna się poważne pisanie, wiesz. To jest bardzo dobry poeta, moim zdaniem, nie? I bo jest cholernym inteligentem, jeżeli posłuchasz sobie Konia. Konio ma takie coś, że potrafi na przykład I to jeszcze po pijaku zupełnie potrafi wziąć udział w dyskusji, gdzie mówi tak merytorycznie, zajebiście, jak święty pan Jacek Łaszcz, był taki u nas prelegent, który przychodził na pieprza, wiesz, o Pasolinim pół godziny, bo o tym wiedział. Tak? Także jeżeli na przykład zapytasz, wiesz, Konia o Gombrowicza albo, wiesz, nie wiem, o Burce, to ci strzeli po prostu na ten temat, wiesz, no, monolog, soliloquium po prostu pół godziny, bo on wie po prostu, no i... Ja tylko po prostu mówiłem Koniowi, żeby się promował w ten sposób i tutaj... Wracam do tej buddyjskiej drogi środka, nie? Że po prostu, że chyba się czuję dobrze, staram się wyważyć wszystkie elementy i takie znalazłem sobie bardzo dobre słowo w książce, które tutaj mam przy sobie, mam sobie trzy książki, wszystkie się tyczyło scenariuszy filmowych i dramatycznych, ale co tyle sam mam, poetykę, wreszcie trzeba było się to zabrać, mam Lausza Egriego The Art of Dramatic Writing i mam kurs pisania scenariuszy. I u Egriego jest takie hasło, które mi się bardzo podoba, które jest kluczem do mojej twórczości, mojego życia, pamiętasz, i waszego, mam nadzieję. Jedność przeciwieństw. Myślę, że to jest temat, na którym można pomentować sobie. Co znaczy jedność przeciwieństw? To właśnie jest to, że jestem taki i taki i kupuję siebie takiego, nie? Możliwe, że jestem gejem, okej. Okay. Jestem na przykład heterykiem, jestem homo, no wiesz, mogę być tym i tym, jestem na przykład i jazzmenem, i rockmanem, jestem, rozumiesz, i prawicowcem, i lewicowcem. Kupuję siebie, akceptuję to na głębszym poziomie, wiesz, w takim refleksyjno-metafizycznym. Pamiętasz swoje przemówienie z Fryderyku z końca tak. To typowy przykład właśnie, wiesz, konfliktu obecnego. No właśnie, tak. Chciałem jedno z tym Fryderykiem i po prostu też chciałem odebrać go dla mamy, no bo po prostu wiesz czemu, nie? Mama się cieszyła z Fryderyka? Tak, mama się cieszy, jest, stoi u mamy, tak. Okej. Okay. Jak to przemówienie się miało do twojego dzisiejszego jakby podejścia, bo ono było bardzo antyestablishmentowe, tak? Z kolei jakby w międzyczasie, pomiędzy... Czy wiesz, Kazik powiedział mi na przykład kiedyś tam, że nie powinien tam wyjść. Ja powiedziałem, Kazik, tak, ale ty masz 100 tysięcy słuchaczy. Że ja tam nie pójdę, to nikt nie zauważy Tymańskiego, że go nie było, tak? A wszyscy to zauważyli. No sorry po prostu, ale artysta musi, jak to powiedział Gombrowicz w dzienniku, musi wyjść swoją kubką tam, czy ze swoim złotem, czy ze swoją twórczością na gościniec i ją pokazać, nie? Owszem, no wiesz, wydaje mi się, że oczywiście było to głupkowate i tak dalej, ale i wiesz, i może pretensjonalne. Z drugiej strony jest różnica między Teachers Fuck Off, a między, wiesz, na przykład, sorry, jesteście mafią establishmentową wszyscy, współtworzymy ją, nie? Czyli jest to, tak powiedziałem, no, z czasem wyrobi się taki dystans do siebie i do tego, co robię, który po prostu jest moim zdaniem konieczny, ponieważ, i to jest, odpowiem ci na pytania, temat powagi, w moim przypadku, wiesz, w partykularnym. Ja uważam, że po prostu, walczy z tym Babilonem, to naprawdę wybiera się z tego na słońce. Bo Babilonu nie da się zwalczyć, ponieważ on jest w nas. On się rodzi w tym momencie, jak chcesz oszukać kumpla, naprawdę, wiesz, nie? Albo mówisz, ok, poddaję się, idę do korpo, o 18 zamiast obejrzeć, wiesz, dwa filmy, wiesz, będę siedział sobie, po prostu oglądał, wiesz, nie wiem, Klan, wiesz, albo coś. Oczywiście to też można zrobić, nie? Zresztą też ok. Ale po prostu, wiesz, moim zdaniem naszym przeznaczeniem jest rozwój, wiesz, nie? Rozwój indywidualny, rozwój duchowy, i po prostu najgorszą rzeczą jest odmówić rozwoju. Znam tych ludzi, którzy po prostu nie rozwijają się, a zwijają. I to jest po prostu niestety wielki błąd zaniechania życiowego. Czyli po prostu my mamy naprawdę, wiesz, no, kosmiczny obowiązek rozwijać się na różnych poziomach, nie? I po prostu, wiesz, to też implikuje, że w sobotę możesz sobie po prostu z kutasikiem w ręku zasiąść przed telewizorkiem, RedTube'em, możesz sobie wziąć serdelka, możesz sobie obejrzeć, kurwa, najgorsze gówno na świecie, możesz pójść sobie po prostu na chujowy film z popcornem, ale rano poniedziałek musisz zapierdalać
i we wtorek i musisz po prostu dbać o ciało, musisz dbać o umysł, musisz przeczytać 5 książek, musisz pójść do kina, musisz posłuchać kumpla, musisz przeprosić go za to, że zrobiłeś błąd, kurwa. Musisz medytować, musisz po prostu, nie wiem, wiesz, pójść do kościoła, wiesz, no różne takie rzeczy, wiesz, nie? To jest moim zdaniem bardzo szeroki temat, ale... Dobrze mówi, tylko kto? Gdzie on był? Już go nie ma. Teraz został jakiś... Gołębiu, hej! Podejdź tu do mnie jako żywo, daj mi prosa. Gadamy o życiu. W międzyczasie, pomiędzy tą twoją rozgaworą na Fryderykach, a dniem dzisiejszym, zdarzyło ci się parę tam kolaboracji z no właśnie, chciałem skoczyć, właśnie o Babilonie, wiesz, nie chciałem skoczyć. Okej, Babilon jest faktem, nie? Tylko po prostu pytanie, kto go tworzy. Wiesz, my. Pan tworzy, pani tworzy. I tak, i głupota, lenistwo, tak, to jest, wiesz, oczywiście on ma wiele bardzo, wiesz, wiele ma nazw i to jest taki, powiedz, że szatan, no to jest, wiesz, no szatan naprawdę to jest, tworzymy szatana, nie? Lenistwo właśnie, niechęć rozwoju, wiesz, sybarytyzm, konformizm, to są elementy szatana, składowe, nie? Można z tego lśniąca szata, ale szatana nie ma, szatan jest naprawdę jak Bóg. Nie ma, to są konstrukty, wiesz, myślowe. Stworzyliśmy tych szatanów, żeby zwalić na nich winę. Na Boga obarczamy, wiesz, jakby tym, co uważamy za doskonałe, a nie w nas, bo my nie jesteśmy doskonali, jesteśmy chujowi, a jesteśmy doskonali jak najbardziej, tylko po prostu, no, wolimy mieć Boga na zewnątrz, zamiast po prostu siebie samego wielbić i brata wielbić, i partnera wielbić, tak, czy dziecko, prawda, w sobie, czy dziecko prawdziwe, czy psa wielbić, tak, wielbiliśmy psa, czempiona, prawda, a szatana też wyszli po to, że zwalić na jego winę, że zajebałem się kierą do sąsiada, to nie ja, tylko szatan to zrobił oczywiście, no, a gdzie ten szatan, gdzie Bóg, widzieliście? Chuja nie ma, i ktoś widział? Ja nie widziałem, a żyję już 50 lat prawie, no sorry, no. Ale, kurczę, no, ale wierzę w miłość, wierzę w duchowość, wierzę w ludzi, wierzę w przyjaźń, wierzę w wielkie wartości różne, wierzę może w piękne, może platońskie nadwartości wierzę, chociaż Platon pierdoli, naprawdę, nie, między nami. To długi temat, bo ja prawo filozofów, to też po prostu też subiektywne światy, myśleli, że doprawdy się do, po prostu do tego dobiją, a to też są takie po prostu nieudaczne, po prostu to też nieudaczne poeci, tam musi opisać, ale chuj opiszą. Przeczytajcie sobie Heideggera na przykład, poeta poetów o tym, Heideggera o Hedolinie, taki straszny po prostu wybór, to jest chujowy totalnie. Ale mówiłem o Babilonie, no i Babilon. Z jednej strony po prostu, gdy umownie śpiewamy, że Babilon jest tam, że po prostu, że Matrix jest, no jest ten Matrix, po prostu najgorsze jest to, że nie można go chwycić, najgorsze jest to, że po prostu, że w istocie rzeczy jesteśmy ubrani w ten Matrix i wiesz, naprawdę uwolnić się od Matrixu można tylko w ten sposób, można tylko praktykując prawdę. A praktykowanie prawdy to jest po prostu bycie kim jesteś, a kim jesteś, no jesteś po prostu chłopot wczesności, który musisz pokochać. I do tego właśnie tylko, ja mam tylko jedną ścieżkę, no po prostu, dlatego medytuję, no po prostu, nie? Bo dla mnie jakby, no, powiedzmy, że jeżeli świat jest złożony tam z cyferek od 1 do 9, i się te cyferki mielą, mówisz, kurwa, jak to uprostować? Jest jedna cyfra, numer 1, w moim przypadku jest zazen, na przykład medytacja, i jak po prostu ustawię sobie po prostu jedynkę, się wszystko ustawia, no, jak zaczynam po prostu siedzieć, to będzie odpadają wszystkie sprawy i wiem, po co to robię, po co jestem, nie? Więc jakby tutaj akurat ja na poduszce medytacyjnej znajduję sens świata i pogodę ducha i akceptację życia, śmierci, odchodzenia, przychodzenia, sztuki, pojebania. Oczywiście to nie jest tak, że po prostu, że znajduję po prostu i jestem szczęśliwy, zajebiście. Cały czas szukam tego, nie? To jest moja modlitwa do siebie samego, nie? Do tego Boga, którym jestem, którym wy jesteście, nie? Ale on jest na zewnątrz po prostu, to akurat dlatego mówię, że o tym Matrixie, że mówimy umownie, Matrix, mówimy Babilon, w istocie rzeczy to naprawdę jest tylko konstrukt pojęciowy, tak? Mówię właśnie o tym zespole całym, o tym syndromie, o tym właśnie wygodnictwa, lenistwa, ignorancji, tego co często ludzie mówią na przykład, że mówię takie rzeczy na przykład, że Wall Street na przykład nas zaraz przejmie, albo że jest 5 rodzin żydowskich, które chcą nas wytruć, wiesz, i mówią, że za nim stoi szatan, prawda? W sensie rzeczy nie stoi żaden szatan, ani żaden... Naprawdę po prostu jest tylko długa historia ignorancji ludzkiej, po prostu niewiedzy, nie? Ignorancji, nieszczęścia, wiesz, no, ciemnoty i tak dalej, nie? Więc jakby z tym walczymy. Z tym walczymy, nie? Z ignorancją, z brakiem empatii, nie? Z brakiem wrażliwości. To jest jakby wszystko. O, powiedziałem tak już chyba nawet. Udało się. Chciałbym już na chwilę podbić w stronę Brulionu i Totartu na sekundę. Bo z jednej strony nie będziecie traktowani prawdopodobnie jeszcze długo jako zjawisko stricte literackie, no i no, poradzicie sobie bez tego prawdopodobnie. Oczywiście. Dokładnie, a z drugiej strony jest tak, że wszyscy, jakieś takie, tak słyszałem, tak mówią,
jakieś takie rzeczy, takie produkcje jak Lalamido czy Dzyndzy Lędzy i tak dalej, to jakby bazując na swoim doświadczeniu i na moim pokoleniu, to jest teraz puszczane, bo z tego sporo na YouTubie na szczęście, jest to puszczane jako tak zwana rzecz klasyczna, tak jak, nie wiem, za chwilę dalszy ciąg programu, co nie jest jakby, dla was chyba uwłaczające, nie wiem jak to do tego podchodzi. To są mądrzy chłopcy, ponieważ dobre pytania zadają i dobrze słuchają, dobrze milczą, dobrze słuchają, dobrze mówią. Ta rozmowa nie jest przypadkowa, czy nic nie jest przypadkowe, ale to jest dobra rozmowa. Wywołuje we mnie cały taki ciąg ciekawych w ogóle jakichś takich właśnie skojarzeń. I czekaj, wiesz co? 5 złotych jeszcze. 5 złotych, no kurde. Dobra. A można postawić sok jakiś potem? Przed chwilą mówiłeś, że masz tylko 4, nie? Teraz nie, ja mam kartę, go... wiesz? Tak? A, dobra. Nie, Bedusz to nie ja, lepiej sobie radzę. Mamy terminal, więc spoko, nie? Lepiej sobie radzę. Nie, znaczy, wydaje mi się, że naprawdę kurczę, jeszcze raz o tym. Wiesz co, że ta, przechodzi do historii, to wiesz, to tam. Że tak sklasycznieliście, nie? Jak tak. Takie rzeczy bardzo kontrkulturowe i tak dalej są traktowane tutaj akurat na gruncie popkultury jako coś kanonicznego, takiego mocnego. No tak, wiesz, no to wszystko właściwie, wiesz, klasycznieje, wiesz, i Monty Python, wiesz, klasycznieje. Zresztą Monty Python jest rewolucyjny cały czas w jakimś sensie, nie? Nie wiem, czy można dalej w takiej klasycznej formie żartów, wiesz, jakby publicznego, można dalej pojechać bez już na przykład robienia krzywdy komuś. Na przykład już Borat jest trochę oparty już na daciu łacha, wiesz. Zresztą gówno też polskie, bo skrzywdziłem kombi troszeczkę, nie? Ale to ja staram się to unikać, ale tutaj przy kombi, wrócimy do kombi właśnie zaraz, prawda? Nie dałem rady. Czemu właśnie nie dałem rady przy kombi, czemu musiałem ich ukrzyżować? A no tak było, że nie zrozumiałem kombi od początku. Zawsze uważałem, że mi gwałcą przez uszy. Wracamy do drugiego rozdziału Fedydurkę Dąbrowicza. Miętus, syfon, gwałcenie przez uszy, tak? Gwałcenie przez uszy, powiedziałem, tak. Systematyczne, świadome, bo to nie jest gwałcenie przez uszy dyskopolowe, bo tam ci to są głupole, nie? No, ja bym śpiewał tam, nie, a to po prostu mamy, kurczę, tam uroda tego, a tu mamy po prostu systematyczne, mamy tutaj muzyków dobrych, inteligentów, uszaconych, kurczę, ludzi po studiach, którzy no, robią krzywdę, znaczy po prostu sprawiają ci szajs, no, po prostu sprawiają ci nicość, nie? Kłam, padakę po prostu, nie? Tandetę. Gnioty, nie? Radiowe. I teraz była taka akcja, że wracając z Fryderyków, które oczywiście przegrałem tradycyjnie jakoś tam, graliśmy z zespołem Pogodno tam chyba i Mysłowiec grało z nami, to było wesele, to było wiesz, tam przy okazji płyty wesele, która nie grała tam i tak dalej. I oczywiście jesteśmy biednym zespołem, wchodzimy, chcemy wejść do drugiej klasy, niestety po prostu nie ma biletów, więc wchodzimy do pierwszej. No, bo nas stać na pierwszej, chcieliśmy oszczędzić, no. A w pierwszej klasie kto siedzi zespół kombi. No oczywiście, tak, tradycyjnie, ja gadam z basistą, Tkaczykiem Waldkiem, gitarzysta gada z gitarzystą Grzesiem Skawińskim, a perkusista gada z perkusistą. No, oczywiście ten, jeszcze taki żart, że perkusista po pół godzinie zespołu kombi mówi do perkusisty naszego, co mówi? Na jakich blachach grasz? Jak w dowcipie. No, dokładnie tak było, no nie? No i powiecie, Grzesiek mówi do mnie, wiesz, no, owszem, no, wiesz, graliśmy rock'n'rolla, ale, wiesz, no, nasze zbroje zardzewiały. To już nie jest czas na rock'n'rolla, w tej chwili zbliża się emerytura, więc wracamy do kombi, wiesz, no, trzeba pomyśleć to wszystko rozsądnie. Wiesz, straciłem szacunek do nich, wiesz, po prostu pomyślałem sobie, że nie wierzę w ENA, zawsze uważałem, że to jest ściema, uważałem, że to, wolałem kapelety był Illusion, bo bardziej mi się kojarzyło z Biohazardem, a u nas nie było Nirwany takiej prawdziwej, tylko po prostu te kapele zabierały jakby miejsce, tak jak ONA, zabierały miejsce prawdziwym takim właśnie, wiesz, no może Hej był takim, bardziej takim, takim, no powiedzmy, krzykiem ludu, wiesz, nie, jakby, rock'n'rollowego, chociaż ja tam, nie będę mówił, będę zasubrażał wszystkich po prostu kolei, no dla mnie, wiesz, dla mnie po prostu, no, Jam to jest czwartoligowy Doors, a Hej to jest, wiesz, trzecioligowy Pearl Jam tam, czy coś tam jakieś tam, no to wszystko jest takie u nas takie niedorobione, nie? No ale nic, to już jest mój, oprócz Janerki, to jest Janerku, tak? I Cioskiego, to był Ciechowski. I Brylu, który jest, Byla, który jest Brylem, nie? A reszta to wszystko to byliśmy podróbki, tak jak dalej. Wszyscy się obrażą, trudno. I teraz po prostu, wiesz, pomyślałem sobie, sorry, ale kończy mi się dla was jakoś tam, no, sympatia i parasol ochronny. Od tej pory po prostu stwierdziłem, że po prostu, no, muszę ich zszargać. I po prostu muszę ich po prostu, wiesz, jakoś tam uwydatnić, jak to pisał Norwid, uwiecznić. No i staliśmy o tym celem. Przerobiłem dwie piosenki, Królowie Gówna i Królowie Życia na Królów Gówna. Oczywista piłka. No i nie ma zysku, na nie ma mózgu, bo mi się nie opłaca. Oni mają mózg. To jest taki złośliwy żart. I mają mózg, oni liczą. Dobrze was liczą, nie? I to jest też okej, że ktoś na przykład mówi od razu, ktoś po mnie przyjechali. Już zaraz będę, już wracam, zaraz. Kaftanik. Oni mają mózg i mają wiedzą, co robią, ale jeżeli ktoś na przykład systematycznie
robi po prostu kłam. Jeszcze do tego w Polsce jest taki układ, że 3/4 ludzi po prostu niestety myśli, że to jest dobra muzyka. I margines na alternatywę, to jeszcze w przykład nie jest kulturą, bo my jesteśmy jako muzycy, jesteśmy po prostu, wiesz, a nie mamy grupy, nie mamy związków zawodowych. Jesteśmy w ogóle wiesz, obdatusami, szmaciarzami, nie mamy po prostu kurwa amatur, nie będziemy mieli nigdy. I przy okazji jeszcze po prostu jesteśmy w drugiej lidze, ponieważ to nie jest sztuka. Wiesz, sztuką jest naprawdę, wiesz, film, poezja, prawda? A my gramy kontrola, tak? Czy jazz, no powiedzmy, jazz może awansował już do tej kultury niższej, nie? Ale do wysokiej to nie za bardzo. I w tym momencie po prostu jeszcze 3/4 czy 90 zajmuje ci po prostu, wiesz, muzyka tandetna, homowata, która jest moim zdaniem, no, perfidnie robiona po to, żeby ogłupić ludzi, nie? Zakładając, że po prostu, że ludzie w Andrychowie i powiedzmy w Olecku nie zasługują najlepszą muzykę, więc dajemy po prostu gówno sprzed 30 lat, wiesz. Pink to jest po prostu niezła muzyka popowa. Beck jeszcze lepsza. A my robimy chują muzykę popową, ponieważ ludzie z Krosna to idioci, tak? Więc jakby moim zdaniem to, co ja zrobiłem z filmem, to jest włączenie swojej godzilli do tego świata, nie? Oni stworzyli godzinne popu, wiesz, złe, niedobre, chujowe, homowate po prostu twory, więc ja puściłem swoją godzinę, żeby skopała ich godzinę po dupie. Mega godzinna. Tak, mega godzinna moja, albo odwrotnie, jak wolisz. Czy to jest jakby działanie świadome, po prostu uważam, że mam prawo to zrobić. Jeżeli po prostu oni robią po prostu takie coś, a my po prostu jesteśmy silni, bo leci to z radia, leci, wiesz, masz format jakiś, masz jakiś Voice of Poland, przychodzi do ciebie po prostu Marek Piechaczek i mówi: stary, no to jest pic na wodę, schłam, no ale sztuka to jest oszustwo, czy tam brzobis, no to ja w tym nie biorę udziału, ja nie chcę brać udziału w oszustwie, wiesz, chyba że oświadomstwo, to tak, no to wyżej. Nie, po prostu ja chcę brać udział w prawdzie, nie? Dla mnie sztuka prawdziwa to jest prawda, to jest, wiesz, a wiesz, że ktoś po prostu robi ze mnie idiotę, wiesz, oszukuje mnie od początku, wiesz, mamy układ typu, wiesz, Audiotele, wszystko wiadomo od początku, kto będzie, kto wygra, z tyłu masz po prostu jakieś tam firmy, które po prostu ci już zajebały po prostu 10 lat życia, po prostu masz już kredyt, już musisz po prostu dostać 200 i tak dalej, o tym się nie mówi. Sorry, ale ja w takim showbiznesie nie chcę brać udziału. To ja po prostu nie robię muzyki, jestem happenerem, nie, od razu mówię. Nie jestem muzykiem, nie jestem wzorem, nie jestem nikim, kurwa, jak powiedział Malek Zezej. Jestem happenerem, robię jaja. Może tak być? Może tak być. I pierdolę polską muzykę, pierdolę, kurwa, wszystko pierdolę w ogóle. No, jestem, może mówisz, że nie umiem grać, że nie umiem śpiewać, absolutnie nie zgadzam z wami. Absolutnie, ja robię po prostu to tak. To. Mam nadzieję, że nie masz już żadnego dobrego pytania, bo to by była przyzwoita puenta. No, byłaby. Dzięki. Dziękujemy bardzo. No, bo to, no trudno, wiesz, dobre pytania, chłopaki. W zasadzie, że dzisiaj tak skaczę z tematu na temat.